Siemaneczko, witam was w kolejnym odcineczku. W dzisiejszym, jak w tytule, zrobimy recenzję giętarki do rur Cormac TB3. Oto ta super giętarka do rur. Stop. Czemu ona nie jest kompletnie złożona? I tutaj jest ten mały haczyk. I sprawa, która toczy się już z miesiąc. Trochę elementów mamy na stole. Trochę rozpieczętowane, trochę nierozpieczętowane. Instrukcje mamy przed sobą. Nie bez powodu otwartą na tej stronie. Mianowicie przyszła do mnie giętarka. Niekompletna. Jakość wykonania bardzo kiepska. Ogólnie pisałem do firmy parę maili, zero odzewu, więc cóż, no, trzeba nagrać film. Nie ma co owijać w bawełnę. Mogę się tylko przyznać tyle, że do nich nie dzwoniłem. Pisałem do nich maila, zgłaszałem sprawę i tyle. Pracuję od rana do wieczora. W czasie pracy nie dzwonię, bo bym musiał się posiłkować tą instrukcją, numery części, co brakuje. Powiem wam szczerze, jestem tak rozczarowany, jak chyba nigdy dotąd. Jeszcze żadna firma mi tak nie rozczarowała, jak ta. Ale no nie ukrywam, że patrzyłem na internecie, na Allegro. Było bardzo dużo, ogólnie miałem kupić na Allegro. No ale patrzyłem po komentarzach, o cenach produktu, to dużo osób pisało, że właśnie niektórzy mieli, dostawali kompletne, niektórzy nie dostawali. W większości osoby nie dostawały kompletnego sprzętu i potem był problem, ponieważ no jak to tam ludzie wypisywali, był problem ogólnie z dostaniem tych części. Nie, nikt się nie poczuwał do odpowiedzialności, żeby po prostu te części podosyłać i przeważnie to każdy musiał sobie dorabiać sam, więc jest duże prawdopodobieństwo, że firma mnie olała, no i niestety będę musiał sobie sam zrobić. Ogólnie mieszkam na takim zadupiu, że kurde, w okolicy nie ma nigdzie takich elementów hutniczych, żeby taką grubszą blachę kupić, albo żeby ktoś mi to wypalił w rozsądnych cenach, bo tak to bym sobie olał tą sprawę, odesłałbym to i w ciul i zrobiłbym sobie samą, ściągnąłbym projekt z internetu, oddał, żeby mnie wypalili na CNC poszczególne elementy, potem bym sobie to ładnie kurde poszlifował szlifierką kątową albo czymś pilniczkiem kurde ogranował i miałbym kurde ich wszystkich w wielkim D, ale no nie mam nigdzie za bardzo kurde skąd tego wziąć. Na złomie też polowanie takie, to będzie mi to chyba pół roku będę polował na takie elementy, żeby kurde było to mniej więcej z czego podorabiać. Takie podejście do klienta to jest porażka. Nie polecam. Od razu mówię, od samego początku nie polecam produktu. Nie kupujcie, żebyście się nie rozczarowali tak jak ja. Bo jest duża szansa, że dostaniecie też niekompletny sprzęt. No a jak ktoś nie ma tokarki, ja przynajmniej mam tokarkę, to jeszcze sobie dorabię, ale jak ktoś nie ma tokarki, będzie jeździł do tokarza i wyjdzie mu parę stówek więcej na dotoczenie elementów i samych elementów zdobycie, nie? Od samego początku, jak dostałem paczkę i zacząłem ją rozpieczętowywać, już mi coś zaczęło nie pasować. Że nawet nie patrzyłem jeszcze w instrukcję, a już widziałem, że czegoś brakuje. Było to częściowo już złożone, mianowicie ala typu coś takiego jak tutaj, bez tych stworzni, bez tego. Było tak wstępnie to złożone, więc nie było to rozłożone doszczętnie, ale no brakuje. Mi się wydaje, że ktoś odesłał to, bo to też jest takie dość mocno porysowane wszystko. Jest opcja, że ktoś im to odesłał w ciul z powrotem, no i oni wysłali mi niekompletne. Jest duża taka szansa, bo przeważnie to jak patrzyłem na internecie, to każdy się składał sam. A ja już miałem to częściowo złożone. I zamawiałem to bezpośrednio u nich na stronie, więc nie, że na jakimś Allegro albo gdzieś. Zamawiałem bezpośrednio u nich, więc no... No tak, no tak jest. Czego brakuje? Te trzy stworznie mamy. Potem te dwa małe stworznie, mają one pasować w te zawleczki. Mniejszy ma pasować w tą najmniejszą zawleczkę. I już patrzymy. Najmniejsza zawleczka. Gdzie to kurde ma pasować?
I to ma pasować tu. Tutaj. Jeszcze raz, bo może sobie nie trafiłem. Pasuje. Pasuje, nie jest ok, wszystko się zgadza według instrukcji. Drugiego stworzenia brak. Potem mamy ten cały element, ten. I już tu brakuje tego elementu dwójka. Brak kołka zabezpieczającego 337, brak. Podkładka pod trójka, brak. Tutaj te śrubki były. Te tulejki mi podejrzanie wyglądają, chociaż tam powiedzmy. Potem mamy ten element, ten pin zabezpieczający, to są chyba zawleczki, brak. B43, nie ma zawleczek. Piąteczki też nie ma. Tu podkładki są, tulejki są. Coś tu jeszcze brakowało. Te zabezpieczenia. Coś tu jeszcze brakowało, ale dobra, nie wnikajmy. Brakuje sporo elementów. Dobra, dalsza część. Jakość wykonania. Nie wiem, kto to kurde robił, ale... dobra, tutaj jest to w miarę. Tutaj to już to wszystko woła o pomstę do nieba. Mu się rozchodzi. Tutaj to wszystko się rozchodzi. Nie wiem jakim cudem. Czy ten element nie jest wykrzywiony, bo się to rozchodzi, a tu śrubami jeszcze to i tak nie jest ściągnięte, nie? Więc to jest prawdopodobnie krzywy, ten od wypalania się wykrzywił, nawet widać gołym okiem, że jest on deczko jajowaty. Prawdopodobnie jest przegrzany i odkształcił się. Stworznie zabezpieczające. Nie wnikajmy te stworznie dalej. Bo logiczne, że jak to jest wykrzywione, więc powinno się rozchodzić. Stworznie. Na ile wchodzi? Ze 3 mm około. Przy maksymalnym włożeniu. Ze 3 mm. I to ma kurde wytrzymać podczas zgięcia. Ktoś się tu jebnął i to konkretnie. To powinno być minimum stoczone. O jeszcze ten jeden pasek. To jest minimum. Jakie powinno być stoczone. Kolejny stworzeń. Identyczna sprawa. Czyli podczas zgięcia jest duża szansa, że to wypadnie. Kolejny stworzeń to samo. Kolejny stworzeń to samo. Chociaż ten ostatni już tak można powiedzieć, że wystaje na równo. Na milimetr wystaje. Ten ostatni to jeszcze, ale tutaj możecie zobaczyć. W ogóle to kurde brakuje. Tak też ze... No, tutaj wchodzi ze 3,5-4 mm. Troszeczkę więcej, o jasny pieron. Tutaj możemy tak powiedzieć. Jeśli ktoś kupiłby, to na pewno musiałby już kurde lecieć do tokarza albo szlifierką sobie to podszlifować, żeby to głębiej weszło, bo powyrabiacie sobie tutaj gniazda momentalnie. Te gniazda sobie powyrabiacie i będzie to kurde wszystko koślawo szło. Kolejna sprawa. To nie ma tu żadnych kurde dystansu, bo nic, to jest po prostu tak leży sobie na tym. To sobie po prostu tak na tym leży. Ale to jeszcze ok, no ale to. No i teraz tak, jak to się mam zgrywa to wszystko? Na jakiej wysokości jest? Normalnie zgrywa się idealnie, a wysokość ustala wam kurde taki kołeczek, już wam pokażę. Że ten kołeczek, kurde, ustala wam wysokość. Normalnie porażka. Totalna porażka, wam powiem szczerze. Jest tu praktycznie wszystko do przerabiania. Wszystko praktycznie do przerabiania, żeby to kurde miało jakieś ręce i nogi. I tak jeszcze go nie poskładałem do końca, bo nie wiem, jak to będzie tutaj pasować wszystko na to. Na resztę. Tamten kołek może nie pasuje, ale możemy przerobić to z tego. Bo to nie może być wyciągalne, nawet według instrukcji, bo to jest zabezpieczone, to będzie na stałe. No ale to możemy dorobić tu. Ten element z
dwoma zabezpieczeniami to dorobimy z tego. No brakuje będzie dystansa, bo ten element dwójeczka, on ustala nam wysokość tego. Jak to założymy tu, to nam będzie to cały czas spadać na sam dół i tam ten dwójeczka element ustala nam, na jakiej wysokości się to będzie trzymać, nie? No ale tak czy inaczej, no dwóch stworzni nam na pewno brakuje. Trzeba będzie dorobić coś tutaj do ustalania wysokości tych matryc. Jedno z drugim było tutaj fajnie idealnie na odpowiedniej wysokości. Nie trzeba było się z tym gimnastykować. Trzeba będzie zrobić coś takiego. Bez tego się na pewno obejdziemy, bez trójeczki. Ocena produktu od 1 do 10, no takie 3. Tak wam szczerze powiem, no. Tylko tyle plus, że są matryce. No i jest to w miarę powypalane, nie? Te otwory są w miarę powtarzalne. Dlatego takie trójeczkę można dać temu. Na, od 1 do 10, ale podejście do klienta. To, że brakuje, woła o pomstę do nieba. I co najciekawsze, jeszcze mogę wam powiedzieć, bo zaraz zapomnę. Co się dowiemy według instrukcji? Według instrukcji się dowiemy w specyfikacji. To ja mam tą matrycę 25-38-45. Takie rurę można giąć. Zakres zgięcia 270 stopni, od 0 do 270 stopni. Zakres zgięcia na tarczy od 0 do 240. No jasny pieron, no. Nie wiem, jak to może być gięte do 270 stopni, jak... Zaraz wam to przyłożę. Przy 240 już wchodzi... przy 240 już wchodzi w blachę. Nie wiem, jakim cudem, ale dobra. Nie wiem. To jest jakaś totalna porażka, tak wam szczerze powiem. No tutaj nawet widzicie ten element. Jeden, tutaj nawet jest śruba, nie jakiś kołek. Na pewno nie może być coś takiego, jak nawet śruba jest, albo na zawleczki pokazane było na instrukcji. Nic takiego nie mam. Tutaj widzicie te dystans. Dystans jest po to, żeby te kołeczki. Nie mam takiego dystansu. Nie dostałem. A nie wiem, czy nawet. No. Nie, miejsca jest na śrubach. Na ten dystans. Nie dostałem tego. Rączkę dostałem. To jest plus. Bo to nie jest oczywiste, że rączkę dostaniecie. Tutaj macie pokazane, że to. Mniej więcej na jednej wysokości jest wszystko. No i tyle. Tyle będzie w dzisiejszym odcinku. Niestety projekty na bazie tej giętarki, tam jakieś ramy, nie ramy, to wszystko się odłoży w czasie. Ale przestrzegam was. Przestrzegam was. Powiem wam szczerze, że nawet im pisałem wiadomości dla sprzedającego podczas zamawiania, żeby sprawdzili, czy wszystkie części są. No widać, że sprawdzili. Wszystkie części dostałem. W stach. Więc no. Tak to wygląda wszystko. Tak to wygląda. Przestrzegam was przed tą firmą. A jak z tym produktem tak jest, może być też z resztą produktów. Więc... Żeby nie było, że mnie potem osądzą o jakąś antyreklamę. Takie produkty przysłacie, no. Niekompletne. Ja sobie sam tego kurde nie wywaliłem z paczki podczas transportu i tyle. No. Sprawdźcie sobie swoją skrzynkę odbiorczą wiadomości. Dobra, to do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej!